Identyfikator podmiotu SCP-031. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-031 przechowywany jest w standardowej komorze w ośrodku 77 w skrzydle obiektów bezpiecznych. Personel wchodzący w interakcję z SCP-031 nie może bezpośrednio patrzeć na obiekt. Komunikacja z testerami odbywa się poprzez system interkomu zainstalowany w każdej z komór. Komora przechowawcza musi być czyszczona raz na tydzień przez obsługę techniczną z założonymi przyciemnionymi goglami, które pozwolą na ochronę przed oddziaływaniem SCP-031. Opis. SCP-031 to organizm bezkształtny, którego masa wynosi 75 kg. SCP-031 jest w stanie poruszać się z prędkością 3 km na godzinę i pozostawia za sobą ślad oleju. Analiza pozyskanych próbek tkanek wykazała, iż SCP-031 przynajmniej częściowo składa się z ludzkich mięśni i tkanki epidermicznej. SCP-031 jest w stanie naśladować ludzką mowę w dosłownie każdym brzmieniu, jednakże nie jesteśmy jeszcze w stanie wykazać sposobu, w jaki SCP-031 produkuje te dźwięki. Testerzy widzący SCP-031 w sposób bezpośredni zobaczą w obiekcie osobę, którą kiedyś znali i która podobała im się w aspekcie miłosnym. Kiedy SCP-031 dojdzie do wniosku, że jest obserwowany, zacznie imitować tę osobę i wyjaśni, że została pozbawiona środków do życia. SCP-031 postara się nakłonić osobę, na którą wpływa, żeby ta pozwoliła podmiotowi mieszkać razem z nią, dopóki nieciekawa sytuacja się nie ustabilizuje. Wszyscy obserwujący SCP-031 padają ofiarami tego zjawiska. Badania nie są w stanie wskazać górnej granicy liczby osób, które były manipulowane przez SCP-031 w tym samym okresie czasu. Jeżeli obiekt wejdzie do mieszkania ofiary, to dokona próby wejścia z nią w romans, której sukces zakończy się zamieszkaniem w domu ofiary. W niektórych udokumentowanych przypadkach SCP-031 aktywnie działał na więcej niż jedną osobę naraz, tworząc ewentualnie siatkę pomiędzy 18 różnymi pokojami hotelowymi, w których mieszkały ofiary pewnych relacji z SCP-031. SCP-031 został zabezpieczony po przechwyceniu policyjnych komunikatorów nagranych podczas zamieszek w Duża liczba osób doniosła o aparycji SCP-031, jak również jednostki cywilne padły ofiarą anomalii. Jednak dostarczenie na szeroką skalę środków amnezyjnych i inhalatorów uspokajających skutkowało opanowaniem wszystkich ofiar i MFO-PSI-7 była w stanie zabezpieczyć SCP-031 z wybrakowanego hotelu, w którym obiekt się skrył. Do dnia 16 listopada 1958 roku SCP-031 był sklasyfikowany jako bezpieczny. Dodatek. Badania dowiodły, iż ludzie aseksualni nie są manipulowani przez SCP-031. Takie osoby opisują podmiot jako małą, pulchną figurę o kształtach humanoida, która otoczona jest ciemnym dymem w kształcie prawdziwego ciała SCP-031. Wyznaczono terminy testów mających wyjaśnić kwestie z takiego wpływu obiektu na niektórych ludzi. Dalsze badania wykazały, że percepcja ofiar SCP-1937 doświadcza podobnych oddziaływań.